Cześć, zapraszam dzisiaj na ostatni już odcinek serii Excel After Party, a dzisiaj zdradzę wybrane triki, które na co dzień bardzo pomagają w pracy w Excelu. Czy będzie to wisienka na torcie? Nie wiem, ponieważ jak wiecie w deserze jedni lubią wisienkę, inni lubią krem, jeszcze inni wolą same ciasteczko. Zatem wybierz sam to, co będzie dla ciebie najlepsze. Zatem zapraszam do poznania tajemnic naszej kuchni. I tak na sam koniec już naszej przygody z trikami Excela wybrałem tutaj takie przykładowe triki z różnych obszarów. Natomiast są to triki, które dzięki którym możemy bardzo dużo zaoszczędzić czasu. Czasami też dzięki temu będziemy mieli bardzo fajne efekty. O czym dzisiaj powiem? Powiem jak ukryć Excela, o formatowaniu, tamby przestawnych, w wyszukiwaniu, dodawania, don, dodawania. Danych do wykresu. Powiem też o fajnych skrótach z znakiem Windows, czyli z flagą, kopiowaniu arkuszy, zwłaszcza do innych skoroszytów, trochę o formatowaniu dat bardzo przydatna rzecz, o przesuwaniu komórek na, w tabelach, w listach, o tworzeniu własnych szablonów, co znacznie ułatwia nam pracę, o kopiowaniu komórek jako wartości i na koniec będzie niespodzianka, jak z Excela zrobić Worda, może tak nie do końca, ale w jaki sposób zdecydowanie ułatwi sobie wpisywanie tutaj danych do komórek. No i tak zaczniemy, jak ukryć Excela, na czym to polega. Otóż istnieje bardzo fajny skrót klawiaturowy, Ctrl-Shift-F1. Jeżeli go klikniemy, zobaczcie, co się stanie. W tym momencie tutaj cały mój ekran się tutaj powiększył, przy czym został jeszcze tutaj pasek formuły, pozostały jeszcze nagłówki, ale zobaczcie, jeżeli jeszcze tutaj Kliknę taki magiczny przycisk. Ukryj to wszystko w widoku, jeżeli na przykład bym usunął jeszcze OK, nagłówków już tutaj nie ma. I teraz Ctrl Shift 1, to zobaczcie, mamy czysty Excel. Nie ma tutaj żadnych, nawet nie ma paska narzędzi, szybki dostęp. Ja tego tutaj dokładnie nie mogę pokazać w trakcie nagrywania filmów, ponieważ nagrywam mniejszy obraz. Natomiast możecie sprawdzić na swoim komputerze. I teraz tak, tą funkcję możemy wywołać ze skrótu. Jeżeli zrobimy ponownie Ctrl-Shift-F1, wracamy z powrotem do normalnego układu. Dokładnie tą samą operację możemy tutaj wykonać za pomocą przycisku Ukryj wstążkę, tutaj po angielsku jest to Hide Ribbon, także możemy sobie tutaj dodać. I teraz uwaga, jeżeli wyświetlicie, czy znaczy ukryjecie w ten sposób tutaj wstążkę, to tutaj w prawym, w prawym górnym rogu pojawia nam się taki przycisk, taki kwadracik ze strzałeczką do góry. Jeżeli go naciśniemy, to pojawi nam się rozwinięcie, tutaj listy. I klikając pokaż karty i polecenia możemy z powrotem powrócić do takiego standardowego układu. Dlaczego ja to robię? Po pierwsze jest to ergonomia. Mam wtedy większy obszar. Jeżeli czytam, analizuję dane, to nie potrzebuję tutaj tych bajerów u góry. Czasami robię to celowo, kiedy prezentuję jakieś rozwiązania oparte o Excelu, ponieważ wtedy nikt się nie rozprasza. No i też nikt nie kręci nosem, że coś tam jest zrobione w Excelu. Bo jak zobaczyć, co można zrobić, to już na końcu nie ma żadnych pytań. OK, słuchajcie, idziemy dalej. Formatowanie tabel przestawnych. Tabele Przestawne to jest temat bardzo obszerny, ja tylko tutaj dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na e, troszkę na takie elementy graficzne, w jaki sposób zmienić e, styl Tabeli Przestawnej, jak to robimy jeżeli klikniemy tutaj, ja tutaj zastosowałem, zobaczcie e, takie nietypowe kolorowanie, tutaj wierszy e, które odpowiadają kolorystyce stosowanej w mojej tutaj, e, w moim logotypie, ja stosuję takie trzy wybrane kolory granat, bordo i zielony, wszystkie w określonym tutaj numeracji i teraz zobaczmy w jaki sposób samemu zmienić styl czyli przechodzimy sobie na projektowanie i tutaj mamy style tabeli przestawnej i co ciekawego, nie wiem czy tutaj stosowaliście możemy sobie wybrać dowolny, dowolny styl jeżeli klikniemy prawym przyciskiem to możemy go zduplikować, jeżeli go zduplikujemy to możemy sobie potem go dowolnie modyfikować i ja w ten sposób zobaczcie Utworzyłem sobie taki nowy styl. Jeżeli tu wejdę w modyfikuj, no to teraz mogę go zmienić. I zobaczcie, on się tutaj nazywa, nazywa Xmart. Tutaj nie mamy czasu, żeby omawiać wszystkie elementy. Ja tylko pokażę te elementy, które zmieniłem, i to jest ponadgłówek wiersza pierwszego. Zobaczmy, wejdę w format. I teraz zobaczcie, wejdę do wypełnienie i tutaj mamy. Yy, Kolor wypełnienia. Nie stosowałem tutaj gotowego koloru, czyli zastosowałem tutaj funkcję efekt wypełnienia i zrobiłem w ten sposób. Wybrałem pierwszy kolor, drugi, lekko tutaj różniący się tonacją i dzięki temu uzyskałem właśnie taki efekt bordowego koloru. Analogicznie to samo zrobiłem dla koloru zielonego. No i w ten sposób właśnie posiadam jakby taki styl, styl tabeli dostosowany dokładnie do kolorystyki mojej firmy. Tak? I teraz jeszcze jest drugi fajny przypadek. Tutaj chodzi o formatowanie warunkowe. Co ja tutaj zrobiłem? Tutaj zastosowałem tradycyjne, czyli jeżeli wejdziemy narzędzia główne, formatowanie warunkowe, zarządzaj regułami. OK, to zobaczcie, co tutaj zrobiłem. Wprowadziłem reguły formatowania dla tabeli przestawnej i ręcznie ponadawałem następujące parametry. Jeżeli tutaj edytuję. Stosuję odwołanie, i tutaj jest zastosowane wszystkie komórki pokazujące. Użyję, używam formuły, i teraz jest określenie. Jeżeli S10 równa się miętowy, i teraz wchodzę do formatowania, wybieram wypełnienie dany kolor, i w ten sposób zdefiniowałem sobie przykładowe kolory. Tutaj wszystkich ich nie określałem, ale dzięki temu tutaj efekt jest taki, że w wartościach, bo pamiętajmy, że formatowanie warunkowe tylko i wyłącznie tutaj. Dotyczy pól związanych z wartością, czyli tutaj nagłówki sam kolor nie jest formatowany, natomiast tutaj ta pozycja jest formatowana. Gdybyśmy się bardziej pobawili, to też moglibyśmy i tą pozycję sformatować. Ja na razie tutaj zrobiłem taki efekt. W jaki sposób? Teraz, może pokażę przykład. Mamy kolor na przykład, weźmy sobie zielony i będę go chciał dodać, bo zobaczcie, tutaj jeszcze nie dam, tutaj jeszcze go nie mam. Staję sobie tutaj na pierwszej pozycji, czyli na przykład na dziesiątce. Klikam sobie narzędzia główne, formatowanie warunkowe, zarządzaj regułami, i teraz zrobimy tak, zrobimy nowa reguła. Wybieram, tutaj wszystko zostaje tak samo, wybieram wszystkie komórki i wybieram użyj formuły do określenia. Co teraz robię? Jeżeli stoję w tej komórce, to tutaj sobie robię, równa się i klikam. Odpowiednik komórki, skąd będę pobierał wartość. I teraz zobaczcie, tutaj mam odwołania bezwzględne, więc klikam F4 raz, 2, i teraz piszę równa się, i piszę zielony. Zamykam tutaj, muszę wprowadzić znaki w cudzysłowie, formatuję. No i teraz wybiorę sobie kolor zielony, na przykład tego typu. OK, klikam OK, jeżeli zrobię zastosuj. Okay, no to zobaczcie, teraz przejdziemy. Tak, już mamy tutaj kolor zielony, także w ten sposób możemy formatować bardzo fajna, bardzo przydatna rzecz. No słuchajcie, idziemy dalej. Pineska i wyszukaj, co to takiego jest. Otóż, jeżeli otwieramy pliki i otwieram się takie okno, to zobaczcie, że tutaj mamy możliwość przy, przypięcia pewnych dokumentów, które będą się zawsze pojawiały na samej górze. I w jaki sposób to robimy? Jeżeli tutaj wybieram na przykład znaki specjalne i chciałbym sobie dodać do pineski, to tutaj przypnij ten element do listy i automatycznie on się znajdzie tutaj. I teraz zawsze będzie pokazywany w tej sekcji. Gdybym chciał go usunąć, to klikam tutaj usunięcie, więc on wyskakuje już z tej grupy. Co ciekawe, jeżeli czasami tutaj znajdą się jakieś pliki, których na przykład nie chcielibyście tutaj mieć, bo jeżeli robicie jakąś prezentację, chcecie ukryć. Prawy przycisk i robimy na przykład nie usuń, tylko robimy usuń z listy i w tym momencie on stąd wyskoczy. I to jest pierwsza rzecz pineska, bardzo ważna rzecz. To samo pineskę możecie zrobić z folderami, czyli jeżeli tutaj przychodzę skoro szyty, a tutaj foldery, to też widzicie, mogę sobie tutaj e, gdzieś e, przenieść. Także, także oznaczyć foldery i pineską. I tutaj jeszcze jest bardzo fajne okno. Wyszukaj. Załóżmy, że ja szukam sobie pliki z nazwą obrazy. No to zobaczcie, mam tutaj, od razu mi się wyświetla cała lista plików, które zawierają frazę obr. Także jest to bardzo przydatna funkcja do wyszukiwania. Okej, okay, słuchajcie, idziemy dalej. Dodawanie danych do wykresu. Przejdziemy tutaj, zobaczcie, mamy przykładowy wykres, ten wykres jest do maja, ale tutaj doszły nam do nowe dane czerwiec i lipiec. Zobaczcie, bardzo szybki trik, co możemy zrobić. Robimy Ctrl-C, kopiujemy... Klikam tutaj w obszarze wykresu, robię ctrl-v i program automatycznie te dane dodał. Zobaczcie, mamy czerwiec i lipiec, także chyba jedna z najszybszych metod do aktualizacji zakresu wykresu. No dobrze, słuchajcie, czym jest ten tajemniczy dupek? Otóż tak mi się skojarzyło, bo tak naprawdę sam się poczułem, kiedy odkryłem ten skrót. Otóż istnieje taki skrót Windows D. Jeżeli go klikniemy, to automatycznie, zobaczcie, przejdziemy do Tutaj do pulpitu, więc moim zdaniem, rewelacyjny skrót. Wcześniej stosowałem inne rozwiązanie, wchodziłem na wstążkę czy na pasek narzędzi, przejść do pulpitu, ale Windows D jest absolutnie tutaj hitem numerem jeden. Czasami obserwuję, niektóre osoby mają otwartych wiele skoroszytów i tak po kolei zamykają poszczególne skoroszyty, żeby dotrzeć do Polpitu, więc to jest naj, naj, najszybsza metoda. No a dlaczego tutaj jeszcze są inne skróty? Jeżeli zobaczycie U, to mamy Windows U. Tutaj mamy przejście do parametrów, gdzie na przykład możemy zwiększyć rozmiar czcionki. Ja to często stosuję, ponieważ jeżeli nagrywam filmy albo robię prezentacje, to dzięki temu mogę na przykład tutaj zwiększyć czcionki. Windows P, kapitalna też słuchajcie rzecz. Niestety ja tutaj nie mogę jej pokazać, dlatego że mam mniejszy ekran. Tutaj są wyświetlane tutaj, przełączanie ekranów, jeżeli pracujecie na kilku ekranach. Także bardzo fajna rzecz. Windows E. Przejście do eksploratora plików. Bardzo polecam. Warto to stosować. I Windows K to jest przejście do podłączenia. Też tutaj nie widać, ponieważ mam to z prawej strony. Do przejścia do podłączenia urządzeń Bluetooth. Ja też korzystam często ze słuchawek na Bluetooth, więc łatwo możemy włączyć. No cóż, jak wiemy, dupek po angielsku to jest S. Gdybyśmy zrobili Windows A, to mamy bardzo fajną rzecz dotyczącą tutaj um, wyświetlają nam się powiadomienia, a Windows S, bardzo fajna rzecz. Tutaj się e, troszkę pokazało, jest to e, tutaj historia wyszukiwania. Fajna rzecz, spróbujcie. E, Dużo pomaga w pracy. Słuchajcie, idziemy dalej. Kopiowanie arkuszy, więc ja w tym momencie odkryję swoje arkusze i pokażę w jaki sposób. Tylko ja będę musiał tutaj to troszeczkę podnieść. Zobaczcie, zrobię prawy przycisk i zrobię przenieś lub kopiuj. Bardzo ważna rzecz. Musimy zaznaczyć, że tworzymy kopię. Gdybyśmy tego nie zaznaczyli, to program nam dokona wycięcia, czyli wytnie arkusz, w którym jesteśmy, przeniesie go gdzieś indziej. Więc my będziemy chcieli zrobić kopię. I teraz mamy możliwość, albo wskazujemy jakiś inny arkusz, gdybyśmy mieli otwarty, albo możemy znaczyć nowy arkusz, nowy skoroszyt, klikamy OK, no i w tym momencie, słuchajcie, mamy już, zobaczcie, nowy zupełnie skoroszyt, widzimy zeszyt 1, a jak my sobie wrócimy tutaj do naszego skoroszytu, to ten tutaj skoroszyt zostaje, także bardzo fajna metoda ją bardzo często stosuje. No i kolejny temat, formatowanie dat. To jest rzecz naprawdę bardzo przydatna. Zobaczmy, tradycyjnie, jeżeli wpisujemy datę, tak, czyli możemy zrobić kontrol średnik, tak, czyli wprowadzana jest data. Dzisiaj mamy 31 stycznia 2021, ale potem możemy sobie z tą datą robić naprawdę różne ciekawe rzeczy, jeżeli wejdziemy narzędzia główne, czcionka, i wejdziemy sobie do liczby i przejdziemy teraz do niestandardowe, to zobaczcie, sami możemy wpisać typ i w jaki sposób tutaj taki typ definiuje Możemy sobie wpisać D, to wtedy będzie liczba 31. Gdyby to była pierwszy na przykład luty, to pojawiłaby się jedynka. Gdybyśmy mieli DD, to pierwszy luty byłby 01. Potem możemy sobie dać na przykład przecinek i możemy napisać M, to będzie jedynka, bo styczeń. Dwie m'ki dadzą nam 0,1, ale już 3 m'ki dadzą skrót, a 4 m'ki dadzą nam długi miesiąc i to samo rok. I piszemy r, r, tutaj 3 r'ki dadzą nam 2,21. Także w ten sposób możemy definiować. Jest jeszcze cieka ciekawa funkcja, ponieważ możemy dać day, day i zobaczcie, trzeci day, czyli 3 dni da nam miedź, a damy 4, będzie niedziela. Także kapitalna metoda, jeżeli chodzi o formatowanie dat tutaj. No i oczywiście pamiętajmy, że data to jest zawsze liczba, czyli jeżeli ja mam tutaj 31 stycznia, jeżeli teraz zrobię Ctrl Shift 1. I jedynkę to zobaczcie, 31 stycznia, dzisiaj to jest 44 227. Każdy dzień różni się właśnie o 1. I też taka ciekawostka, słuchajcie, jeżeli chodzi o zmianę na przykład daty lub też roku, tutaj mamy formuły. Ja może tutaj na widoku odkryję pasek formuły, jak go wcześniej ukryłem. Zobaczcie, mamy 11, 12 i tak dalej, stycznia. Teraz mogę bardzo szybko dokonać zamiany roku, czyli mogę zrobić CTRL H i zamienić 2022 na 2021 i zrobię zamień wszystko. I w ten sposób program dokona mi całej zamiany. Podobnie mógłbym sobie zamienić na przykład miesiąc, czyli na przykład wtedy robię dla pewności .01... Zamieniam na kropka na 02, i w ten sposób zamieniam wszystko, OK. I mam tutaj już luty. Także fajna metoda do przerabiania dat. Kolejne zagadnienie jest to przesuwanie komórek. Dość ciekawa funkcja. Zobaczmy, że jeżeli tutaj zaznaczę sobie takie trzy komórki i teraz wybiorę Shift i lewy przycisk myszy, to mogę teraz ten wiersz przesunąć w inne miejsce. Podobnie tutaj. Mam taki wiersz shift klikam. I przesuwam go myszą na przykład w to miejsce. Bardzo fajna, bardzo przydatna funkcja właśnie do przesuwania tutaj wierszy. I kolejny temat to tworzenie własnych szablonów. Czym są szablony? Zapewne jak zauważyliście, kiedy otwieramy nowy plik, to tutaj też Excel podpowiada nam takie standardowe szablony, ale my też te szablony możemy sami tworzyć. Tu jest zakładka osobiste i możemy dodać. Do czego to służy? Otóż, jeżeli korzystamy, robimy często jakieś pliki, które posiadają określone style formatowania, jakieś elementy, to możemy utworzyć taki szablon. Jak to robimy? Ja pokażę to na przykładzie poprzedniego pliku, który miałem tutaj, utworzyłem, on jeszcze nie ma nazwy, zatem przechodzimy tutaj do plik, albo możemy wybrać sobie skrót F12, robimy zapisz jako i co teraz robimy? Tutaj wybieramy, będzie tutaj przechodzimy szablon programu, ponieważ tutaj są makra, to ja wybiorę program z obsługą makr no i tutaj sobie na nazwie na przykład top 101 i klikam zapisz. I teraz zobaczcie, jeżeli zrobię otwarcie nowych, nowego pliku przejdę do osobiste, to tutaj mam na dole top 1. Gdybym go otworzył, to on tutaj u góry mi wskoczy w standardzie. Zatem jest to bardzo fajna, szybka metoda do tego, żeby utworzyć sobie właśnie takie szablony, często wykorzystywanych arkuszy. Dobrze, wracamy słuchajcie dalej. Bardzo fajny trik, już praktycznie zbliżamy się do końca, czyli kopiowanie komórek jako wartości. Jeżeli tutaj wejdziemy f2, zobaczymy, że tutaj mamy formułę. No i jeżeli ja bym sobie tutaj szybko zaznaczył taki obszar, to teraz zobaczcie, jeżeli kliknę prawym przyciskiem myszy tutaj na tą linię i przeciągnę na przykład tutaj upuszczę, to mam do wyboru bardzo szybko taką funkcję. Kopiuj tutaj tylko wartości. I w ten sposób, zobaczcie, F2 zostały bardzo szybko skopiowane wartości. Także często, jeżeli kopiujemy właśnie formuły, chcemy przenieść. To jest to bardzo fajna funkcja. I tak jak zapowiadałem na samym początku, mam jeszcze coś ekstra, czyli jak z Excela zrobić Worda, już powiem o co chodzi. Bardzo często w Excelu wprowadzamy w komórki jakieś dłuższe teksty, musimy też załamywać ten tekst. Wtedy stosujemy tutaj skróty Alt Enter. Ale zobaczcie, jeżeli powiążemy to z makrem, które będzie działało na dwuklik, to możemy uzyskać coś takiego. Czyli otwieram tutaj się formularz, typowy user form. No i tutaj sobie mogę wpisywać nowe informacje, mogę to przeglądać. Czyli gdybym chciał tutaj coś zapisać, czyli piszę sobie nowy tekst, piszę sobie nowa nowa linia. I co ciekawego? Jeżeli robię enter, przechodzę do kolejnego tutaj do kolejnej linii. Mogę sobie wpisać na przykład temperatura Równa się 14. Tutaj sobie dałem takie przykładowe jeszcze znaki specjalne. Mogę dodać sobie jakieś wyróżnienia, albo na przykład no, Fi 15 mm. Jeżeli zrobię zapisz, to wskakuje mi do mojej komórki. Jest to bardzo fajna rzecz. I teraz informacja dla osób, które samodzielnie tworzą makro i już tutaj y, działają y, z formularzami. Bardzo ważne jest tutaj określenie dwóch cech, jeżeli chodzi o element tutaj pola tego opisowego. Przejdę tutaj ALT F11. Zobaczcie, jeżeli tutaj wybierzemy pole, text box, to musimy wybrać dwie bardzo istotne informacje. Tutaj mamy Enter Key Behavior. Tu musi być wybrane true, to jest jedna rzecz. I musimy jeszcze wybrać Multiline, to jest też true. Dzięki temu, jeżeli tutaj wrócimy, zaznaczyłem te dwa elementy. Jeżeli klikamy, to tutaj po pierwsze widzimy wiele linii i też następuje Enter, działa jako przesunięcie do kolejnej linii, to jest bardzo fajna, bardzo ciekawa rzecz. Całość tego zagadnienia ze szczegółami, tutaj oczywiście wymaga to trochę więcej tematu, zwłaszcza tutaj dodawanie tych bocznych elementów, to też dorzucam do menadżera trików, tam będą też wszystkie te elementy zawarte. I tak oto dotarliśmy już do końca sagi 101 trików w Excelu. Bardzo serdecznie chciałbym Wam podziękować za liczne pozytywne komentarze. O, otrzymałem też wiele maili z zapytaniem, w jaki sposób była przygotowana ta prezentacja, w jaki sposób był zrobiony zegar, i w związku z tym też postanowiłem odkryć kilka więcej tajemnic, w jaki sposób ja osobiście robię tego typu prezentacje, w jaki sposób przygotowuję, przygotowuję się do webinaru. I tak oto 4 lutego o godzinie 19.30 poprowadzę krótki, 44-minutowy live właśnie 101 trików od kuchni, czyli jak robię prezentację, jakie ja osobiście stosuję triki. Jeżeli te tematy Cię interesują, bardzo serdecznie zapraszam, podam też tam receptę na zegar, który pilnował nas w trakcie webinaru. Zapraszam serdecznie. Jeżeli podobał Cię Ci ten materiał, poproszę o lajka, like subskrybuj ten kanał. Dzięki temu zawsze będziesz na bieżąco z tym, co publikuję na temat Excela. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, Tomek.